Tematem mojego dzisiejszego wykładu będzie powstanie z martwych. Przejdźmy do Efezjan, drugiego rozdziału, pierwszych sześć wersów. Ci, którzy dzisiaj nie mają ze sobą Słowa Bożego, niech się uważnie przysłuchają. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata. Innymi słowy, szliście za tłumem. Czytając dalej, według sposobu władcy mocarstwa, powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Taka mała uwaga, ten tłum prowadzi cię donikąd. Werset trzeci. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według grząc naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy z potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Powiem ci, dlaczego tutaj jesteś. Ponieważ chcesz czegoś więcej niż tylko i wyłącznie przyjść na niedzielne nieboszeństwo. Chcesz coś głębszego od Boga. Być może jesteś tutaj po to, aby dokonać głębokiej zmiany w swoim życiu. Pomodlę się krótko. Panie, proszę Cię, aby słowa, które dziś wypowiem, dotknęły serc bezpośrednio. Chcę, aby te słowa pochodziły bezpośrednio spod Twojego tronu. Dotknij, Panie, warg, jak również uszu tych ludzi, aby usłyszeli w czasie, kiedy Twój Duch będzie się poruszał. Panie, wierzę, że jest to jedno z najpoważniejszych i najistotniejszych spotkań, jakie do tej pory mieliśmy w tym Kościele. Z powodu tych wszystkich ludzi, którzy zebrali się tutaj z całego miasta po to, aby Ciebie szukać. Więc wierzę, Panie, że to jest właściwy czas na to wszystko. Na ich przemianę, na ich zmianę, na ich odpowiedzi. Ponieważ to Ty zmieniasz życia. Panie, uniżamy się przed Tobą, aby otrzymać większą porcję Ciebie. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jako chrześcijanie wierzymy, że kiedy umrzemy po śmierci, zmartwychwstamy wraz z Chrystusem. Jest to fundamentalna prawda. W Wielkanoc śpiewamy: On powstał z grobu, zwyciężył wrogów i będzie królował na wieki wraz ze świętymi. To jest nasz fundament. Wierzymy, że Jezus umarł i powstał z martwych w czasie, gdzie Duch Święty wzbudził Jego ciało, aby powstał. My jako chrześcijanie również wierzymy, że tak jak On zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstamy, kiedy Jezus powróci. On powiedział, że zostaniemy przemienieni w imieniu oka. Powstaniemy z prochu ziemi, aby zostać przeniesieni do Jego obecności, mając nieskalane ciało. To wszystko wkrótce nastąpi. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi o Bogu, który wzbudza zmartwych. To było Jego posłanie i świadectwo. Kochani, wierzę, że w tym miejscu jest wiele martwych duchowo ludzi. Są to ludzie martwi z powodu grzechu i swojej występności, którzy nie mają prawdziwego życia. Widzicie, zmartwychwstanie pochodzi od Ducha Świętego. Widzicie, kiedy Jezus został zabrany do nieba, powiedział, że nie zostawi nas,
samymi, lecz pośle swojego pocieszyciela, a więc Ducha Świętego. I właśnie to On przychodzi z tą mocą, aby martwego człowieka zbudzić do życia. Możesz czuć się urażony, kiedy powiem Ci, że jeżeli żyjesz w swoich grzechach świadomie, wówczas sprawia to, że jesteś martwy i przynosi Ci to coraz większą śmierć. Nie oznacza to fizycznej śmierci, jednakże tej śmierci duchowej, kiedy Twoje życie będzie duchowo biedne, roztrzepane, niepoukładane. Nasze stare życie było niczym innym, jak ścieżką po śmierci. Słowo, że naucza nas, abyśmy nie ufali sobie, lecz Bogu, który wzbudzi człowieka z martwych. Paweł, apostoł, mówi o tym, że Bóg uratował go od szponu śmierci i swojego gniewu, który wciąż zachowywał go od śmierci. Istnieje pewne tło, w jakim został napisany ten list, a mianowicie w Efezie czczono takiego bożka, który nazywał się Diana. I owi kapłani zarabiali miliony, sprzedając repliki tejże bogini. I pomyślcie sobie, że w tym czasie przychodzi Paweł. Przychodzi Paweł i nawołuje, że to, co czcicie, jest fałszywe, a ja wam zwiastuję prawdziwego Boga, ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, którym jest Jego Syn, ten, który żył na tym świecie, a potem umarł za nas. Paweł nawoływał Efezjan, aby odwrócili się od tego fałszywego bożka, a odwrócili się ku Bogu żywemu, o Synu, który żył na tym świecie, a potem umarł. Potem wszystkim wyrabiacze bożków podburzyli lud, pochwycili apostoła Pawła po to, aby go zabić. I kiedy to się stało, Paweł myślał, że to już jest jego koniec. I w tym czasie napisał te szczególne słowa. Byliśmy testowani i próbowani do granic naszych możliwości, do granic naszych sił. Tak, że byliśmy przekonani, iż koniec naszego życia nadszedł. I mieliśmy przeświadczenie tego, że wkrótce zginiemy. Paweł mówi tutaj, że oni już stracili nadzieję, że można wyjść z tego żywym. Jak wielu z was doświadczyło czegoś takiego w swoim życiu? Jak wielu z was może powiedzieć to samo, co powiedział Paweł, że ich siły zostały wyczerpane? Widzimy tutaj, że Bóg pojawił się na scenie po to, aby go uratować. Apostoł Paweł pisał, że Bóg wyzwolił go spod władzy śmierci, kiedy to całe piekło skupiło na nim uwagę. I wtedy Bóg wyzwolił go. Paweł mówił, że to jakby został wzbudzony z martwych. Wierzę, że jest ostateczne zmartwychwstanie, ale również jest zmartwychwstanie tu i teraz, w naszych życiach. Cóż to jest, kiedy Bóg przez swojego ducha porusza się po ulicach i takie sytuacje miały miejsce setki razy w tym kościele, jak również innych, gdzie głosi się Chrystusa na całym świecie. Kiedy ktoś spotyka alkoholika, który leży pijany na ulicy i mówi mu, że dwa budynki dalej jest kościół i oni tam mogą mu pomóc. Kiedy usłyszy prawdę o miłości Chrystusa, jak również o miłosierdziu dla grzeszników, nieważne jest, co zrobiłeś, co się stało, jaki byłeś w przeszłości, to jest Zbawca, który może Ciebie zbawić, dając Ci nowe życie. Wszystko stare przemija, a wszystko inne staje się nowe.
Co jest właśnie to zmartwychwstanie? Powstanie z martwych. Ostatnimi czasu napisał do mnie pewien pastor, który powiedział, że rezygnuje ze swojej służby i rezygnuje z kościoła, ponieważ nie widzi żadnych rezultatów. Powiedział, że popadł w straszliwy grzech. Jego żona, jego dzieci go opuściły. Stracił jakiekolwiek dobre imię. Po prostu umarł. Przepadł przez swoje grzechy i odstępstwa. Tak też pisał do mnie, że poddał się już, mówiąc, że poczuł namacalnie tą duchową śmierć. Powiedział też, że pewnego dnia jego życiowej ciemności upadł na kolana, mówiąc: Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, pogrzebałem Ducha Świętego w sobie. Czy jest nadzieja dla mnie? Zaczął płakać. I co jest niesamowite, to to, że przyszedł Duch Święty i odnowił go. Niesamowite jest to, że Bóg uzdrowił go, ponieważ z powodu swoich nieprawości żył w separacji od żony 2 lata. Powiedział, że nie odpuścił wówczas i nie zostawił swojej żony. Wstał z kolan i zaczął uwielbiać Pana. I pewnego dnia jego żona dzwoniła i powiedziała, że tęskni za Chrystusem i czy może wrócić. Dziś ten człowiek pracuje w Kalifornii, w naszej służbie Team Challenge. Chciałbym, byście wiedzieli, że nie głoszę mojego poselstwa do świętych. Jeżeli jesteś w swoim życiu uświęcony, możesz czuć się spokojnie. Moja służba jest służbą życia i śmierci. W moich słowach nie ma potępienia. Jednak chcę Ci powiedzieć, że jest potrzeba, abyś to usłyszał. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Być może przybyłeś tutaj z innego kraju. Jesteś tylko i wyłącznie turystą. Ale wiem, że jeżeli tutaj jesteś, to nie jest to przypadek. I wierzę, że nade mną jest Duch żywego Boga. Modliłem się o to cały weekend. I Bóg powiedział mi, że będzie tutaj bardzo dużo osób potrzebujących tego przesłania. Pewien młody człowiek napisał do e-maila i powiedział: pastorze David, był taki czas w moim życiu, że przystawiłem sobie pistolet do mojej głowy, ponieważ straciłem wszystko, pracę, wszystko co było cenne w moim życiu. Straciłem nadzieję. Uwikłałem się w każdy grzech w moim życiu po to, aby odnaleźć pokój w swoim życiu. Aż któregoś dnia nie wytrzymał i powiedział, że musi ze sobą skończyć. I wtedy wypowiedział swoją ostatnią modlitwę. Boże, jeżeli jesteś, jeżeli mnie kochasz, lepiej mnie zatrzymaj. I jakiś cichy głos jego serca powiedział: sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Wówczas odłożył broń, poszedł sprawdzić e-maila i okazało się, że ktoś wysłał mu kopię mojej książki Krzyż i sztylet. Powiedział wówczas, że przeczytał ją od razu, po czym zaczął płakać. Powiedział, że Boże, jeżeli Ty jesteś w stanie zbawić Mickey Cruza, czy też cały gang Mama, to możesz też zbawić mnie. Halo? Wiecie, równie wspaniałe rzeczy dzieją się tutaj w Nowym Jorku. Szczególnie wśród ludzi, którzy narodzili się na nowo. W ich miejscach pracy, ich współpracownicy pytają się, dlaczego oni zawsze mają, dlaczego w nich jest taki pokój. Odpowiedź jest prosta, ci ludzie są na Duchu Świętym. Chcę powiedzieć, że mimo wszystkiego na świecie Pan wierzę, że to samo może dzisiaj stać się w miejscu. Będę się modlił. Proszę, aby już wstali. Gdziekolwiek jesteś, czy w głównej sali, czy oglądasz to na ekranie,
Jeżeli czujesz, że te pragnienie w tobie wzrasta, wiecie, użył tutaj przez 55 lat, w tym zborze 22 lata. Myślę, że jest to jedno z najważniejszych spotkań. Nie wiem, kto tutaj jest. Ale wiem, że Bóg dziś chce uczynić cud w swoim życiu. Coś niesamowitego ma stać się na ten moment. Chcę wam jeszcze przekazać krótką wiadomość z mojego serca, którą usłyszałem od Pana. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Chrystusowi, chcę w delikatny sposób zaprosić cię. Żadnej psychologii. Nikt będzie krzyczał, ale w cichym działaniu Ducha Świętego. Jeżeli przyszedłeś do tego kościoła i nadal jesteś nienawrócony, uwierz mi, że to jest moment życia i śmierci, który zdecyduje o twojej przyszłości. Jezus powiedział, byście do Niego przyszli. Jezus zaprosił, też możesz wstać z twojego siedzenia i przyjść tutaj. Po to, abyś uniżył samego siebie. Kiedy powiesz sobie, że musisz się zmienić, że już jest ten czas. Muszę być Chrystusem. Być może w swoim życiu już daleko odszedłeś od Pana. Tak bardzo zanurzyłeś się w grzechu, że ciężko ci z niego wyjść. Jednak Pan w swoim miłosierdzi posadził cię dziś wieczorem w hotelu teatralnym. Pan położył mi na sercu to przesłanie. Jest ono tak proste, że nawet dziecko je zrozumie. I teraz mówi przez swojego ducha, za pomocą moich ust. Nie przyszedłeś tutaj po to, aby stać się członkiem, ale po to, aby spotkać z Bogiem. My nie potrzebujemy statystyk i liczb. Jeżeli tutaj przyjdziesz, nie oznaczać to będzie, że stałeś się w społeczności, ale chcemy się o ciebie modlić. I wierzymy, że Bóg czyni cuda. Ci, którzy są na balkonie, mam zejść tam po schodach, mamy przyjść tutaj w tę salę. Wiecie, największą radość w tej społeczności sprawia to, kiedy my, już ludzie przychodzą z cudem. Jezus powiedział, jeżeli przyznacie się do mnie przed ludźmi i ja przyznam się do was przed Ojcem, tak też nie wstydźcie się przyjść tutaj na środek. Jeżeli nie będziecie się wstydzić przed ludźmi, Jezus nie będzie się wstydził przed Ojcem. To samo tutaj przychodzić, ale możesz to samo uczynić w miejscu, gdzie jesteś, w twoim siedzeniu. Możesz zaprosić Chrystusa do swojego serca. Możesz stać się nowym stworzeniem w miejscu, gdzie jesteś teraz. Kiedy wyznasz swoje grzechy i kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, nie potrzebujesz nikogo innego po to, aby wyznawać swoje grzechy, ponieważ możesz przyjść bezpośrednio przed tron Chrystusa. Możesz tak samo wypowiedzieć to w swoich myślach, ponieważ Bóg czyta je doskonale. Wielu z was, którzy dzisiaj tutaj przyszli, było już tutaj. Cieszę się, że wróciliście do Chrystusa, jak również to, że widziałem dzisiaj wiele nowych osób. Chcę, abyście wiedzieli, że ten krok, który dzisiaj czynisz, jest krokiem nowego życia. Tam, gdzie jesteś, chcę, abyś się tak pomodlił się tą modlitwą, którą wypowiem. Żadna modlitwa jednak nie znaczyła, jeżeli nie będzie z nią twojego serca. Musisz uznać, że zgrzeszyłeś przeciwko Bogu. Żyłem na samego siebie, ale teraz niżam siebie przed Chrystusem. Nie przyszedłem tutaj po to, aby odmówić tylko i wyłącznie modlitwę, ale po to, aby mieć całe swoje życie. To jest właśnie otwieranie twojego serca, ponieważ Biblia mówi, że Jezus stoi u drzwi i kołacze. I wierzę, że kiedy głosiłem, to On pukał, abyś otworzył drzwi. Wyznaj przed Panem swoje grzechy. Kiedy raz już się wyznasz, powiesz mi, zostaną ci przebaczone i już więcej nie musisz ich wspominać. Jezus obiecał nam, że jeżeli ktoś Go zaprosi, ktoś otworzy drzwi swojego serca, wówczas On przyjdzie i będzie z kimś wieczerzą. Znaczy, będzie się z Nim likował. Innymi słowy, będę Twoim przyjacielem, który będzie siedział
razem z tobą przy stole i spożywał z tą posiłek. Wierzcie mi, jeżeli uczynisz to dziś, to będziesz tym, kto będzie miał bezpośrednią relację z Jezusem. Tak jak rozmawiał się z człowiekiem. Jeżeli uwierzysz i wyznasz swoje grzechy, wówczas będziesz zbawiony. A każdy człowiek w Jezusie Chrystusie stał się nowym stworzeniem. Wszystko stare przeminęło i też wszystko stało się nowe. Proszę pomóc się. Możesz zamknąć swoje oczy, bądź też otworzyć. Ważne jest, żebyś otworzył swoje serce. Jezu, dziękuję Ci, że mnie wezwałeś. Dziękuję, że nawoływałeś mnie. Teraz chcę dojść do Ciebie przyjść ze wszystkimi moimi grzechami. Wszystko to, co uczyniłem, jest przeciwne Chrystusowi. Wyznaję moje grzechy teraz. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Panem. I proszę, aby Jezus Chrystus przyszedł do mojego serca i był Panem życia. I przez wiarę Boga wierzę, że Bóg mnie zatrzyma przed mocą szatana i napełni mi mocą Ducha Świętego, aby żyć dla Boga. Wiecie, jest też inna, dalsza modlitwa odnośnie otrzymania Ducha Świętego, ponieważ jeżeli otrzymasz takowy dar, wówczas będzie tarcza przeciwko szatanowi w Twoich myślach. Będzie on współdziałał razem z Tobą. I Duch Święty sprawi, że Jezus Chrystus stanie się dla Ciebie bardziej realny. Pomóż się razem ze mną. Duchu Święty, Ty powiedziałeś, że przyjdziesz, kiedy ktoś będzie Cię o Ciebie prosił. Proszę więc Ciebie, abyś wszedł teraz i żył we mnie. Stań się dla mnie realny. Utwierdź mnie, pociesz mnie. Dziękuję Ci, że zacząłeś zmianę. Teraz będę więc żył przez wiarę. Teraz żyję dzięki Duchowi Świętemu. Podziękujmy teraz Duchowi Świętemu za Jego pracę. Co więc oznacza owo powstanie z martwych? Wiecie, to nie jest żadne z nauczeń, które można uznać za kolejną dawkę wiedzy. Ponieważ znam ludzi, którzy są takimi kustoszami nauczeń. Ciągle coś chcą nowego usłyszeć. Wierzę, że dziś Bóg przemawia do Ciebie w miłosierdziu, tak jak czyni to Ojciec. Wiecie, przemawiam przez te wszystkie lata, a jest ich 55. I wiem o tym, że nie jesteś tutaj przez przypadek. Ponieważ wierzę, że był to odwieczny Boży zamysł. Wierzę, że jesteś tutaj we właściwym miejscu i masz to usłyszeć. Wiecie, możesz się rozejrzeć dookoła i zobaczysz, że jest tutaj około 100 różnych narodowości. I jest wielu tutaj, którzy tutaj siedzą, wolnych od grzechu. Wielu takich, których małżeństwa zostały uzdrowione. Ludzi, którzy poddali się już w kwestiach swoich żon czy mężów, jednak moc zmartwychwstania Chrystusa odnowiła na nowo te relacje. Pokaż mi się teraz ci wszyscy, którzy doświadczyli tego cudu zmartwychwstania i odrodzenia się na nowo waszych małżeństw przez moc Jezusa Chrystusa. Podnieście proszę ręce. Jest nas wielu. Amen. Jest wiele nawet dziewcząt, szczególnie taka pani, która swoje noce poświęcała na tańczeniu w klubie Roseland kilka bloków wcześniej. Kiedy pewnego dnia przyszła do tego kościoła. Wiecie, mogę o tym powiedzieć, ponieważ ona sama podzieliła się z tym tydzień temu. Wiecie, przez te wszystkie lata, jakie tańczyła w klubach, a było ich około 10, starała się znaleźć pokój w swoim sercu. Naprawdę chciała znaleźć jakąś społeczność, grupę ludzi, którzy wskażą jej kierunek. Była wtedy w czasie, kiedy głosiłem i na tamten czas myślała, że jestem psychopatą, kiedy usłyszała moje poselstwo. Ale wyszła do przodu i oddała swoje życie Chrystusowi. Cóż za wspaniałe świadectwo jest, kiedy człowiek oddaje życie Jezusowi. Przejdźmy do Efezjan 2:1. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy, mocarstwa, powietrza. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury, zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występku, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Wiecie, ten fragment pokazuje nam poselstwo o nowym życiu. Nie chodzi tutaj o religię. Wiecie, na świecie istnieje bardzo wiele religii,
jak również religijnych organizacji, które mają swoje własne pomysły i swoje własne doktryny. Działają na swój własny sposób. Wiecie, są kościoły i możesz takiego uszczęcać, gdzie nie ma życia i nie chcę nikogo tutaj atakować. Są też kościoły, gdzie możesz znaleźć ludzi, którzy pragną, którzy mają głodne serce. Nie chcę obrażać żadnej religii, ponieważ ten kościół jest bezdenominacyjny. Jednak mamy w tym wszystkim jeden cel w tych dniach, aby potrząsnąć wszystkim tym, co ma być potrząśnięte, aby poruszyć to, co jest martwe i suche. W czasie, gdzie panuje strach i zwątpienie, ponieważ Jezus wkrótce powróci przez moc Ducha Świętego. Duch Święty działa teraz na ulicach Nowego Jorku i wcześniej. Wiecie, być może wszystko wygląda bardzo spokojnie i nie rzuca się nic w oczy. Wszystkie przedsiębiorstwa, bary, Wall Street działa jak działało wcześniej. Ale czy w tym wszystkim jest życie? Wiecie, jest coś w człowieku, co Bóg umieścił, a jest to poszukiwanie Go. Wiecie, my tego nie mamy. To jest taka pustka, taka niewielka dziura, co sprawia, że czujemy się tacy nienasyceni, tacy jakby nam czegoś brakowało. Dlatego też niektórzy idą w alkohol. Dlatego też wielu rozkoszuje się takimi euforycznymi narkotykami. Jednak wiem, że w tym pomieszczeniu jest wiele ludzi, których Bóg chce przywrócić do życia, ponieważ napisane jest, że w Jezusie Chrystusie wszystkie rzeczy stają się nowe. Wszystko przeminęło i wszystko też stało się nowe. Bóg powiedział, że nie wyście mi wybrali, ale ja was wybrałem. Przejdźmy do Efezjan 4:23. Nie idźcie drogą pogan, którzy odłączyli się od życia z Bogiem przez ignorancję, która jest w nim i ślepotę serca. Apostoł mówi tutaj o tym, że ludzie oddali swoje dusze cielesnym przyjemnościom. Cóż za strasznym miejscem w życiu człowieka jest te, gdzie nie czuje już poruszenia Boga. Oddają się on swoim pożądliwościom. Innymi słowy, Bóg mówi, że możesz być odrodzony na nowo. Możesz odzyskać swoje życie. Możesz otrzymać coś więcej. Jest to najprostsze poselstwo, jakie głosiłem do tej pory. I myślę, że prostszego nie będzie. Ale chcę wam powiedzieć, że możesz uciec od Ducha Świętego raz, ale On cały czas cię ma na swoim radarze. Wierzę, że Bóg pragnie cię do siebie pociągnąć. Wzywa cię po imieniu. Ja nie jestem prorokiem, ale jestem stróżem. Wiem jednak, że Duch Święty mnie namaścił i sam przygotował serca, aby poruszyć niebo i ziemię, po to, by zdobyć chociażby jedną duszę, chociaż jedno poszukujące serce. Wierzę w swoim sercu w to, że od wieczności są zaplanowane pewne spotkania, sytuacje czy też wydarzenia w naszym życiu. Wierzę, że Bóg planuje takie spotkania jak te. Nawet przygotowuje pieśni. Jeżeli zdarzyłoby się, że po usłyszeniu tego poselstwa jesteś martwy, ale w swoim życiu w ogóle cię to nie porusza, wówczas nasza społeczność byłaby sektą, która prowadziłaby do kultu czegoś lub kogoś. My nie jesteśmy nikim szczególnym. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Działamy już 22 lata i wiele tysięcy ludzi z różnych narodowości przekraczało próg do kościoła i wiele owych ludzi zostało przemienionych, ale dziś jest specjalny dzień, ponieważ jesteś tutaj. Zaplanowano, abyś tutaj był. Pewna młoda dziewczyna, która była członkiem gangów Nowego Jorku, ona była uzależniona od heroiny i była prostytutką. Ktoś powiedział jej, aby przyszła na jedno z takich spotkań. Ona wstydziła się tutaj przyjść i po prostu była schowana tutaj u nas na balkonie. Nigdy w swoim życiu nie płakała. Jej serce było bardzo zwarciałe. Próbowała jednak, nigdy jej się to nie udawało. To jest właśnie efekt tej pustki. Wiecie, było to takie spotkanie, gdzie było bardzo wiele młodych ludzi i Duch Święty działał w tym czasie i było wiele płaczu i łez. Ona sama próbowała płakać jednak, że nie potrafiła. Mówiła wówczas, Boże, spraw, abym zaczęła płakać. Powiedziała, jeżeli sprawisz, że zapłaczę, wówczas oddam ci moje życie. Stało się to, że uroniła pierwszą łzę, drugą, aż w końcu popłakała się całkowicie.
Czy znacie taką panią jak Cookie Rodriguez? Jest ona założycielką ośrodka dla dziewczyn uzależnionych od narkotyków, zajmujących się prostytucją. Napisała książkę pod tytułem Pozwól mi zapłakać. Rozmawiałem z nią tydzień temu i aktualnie przemawia na konferencji w Teksasie. Jest pełna ognia dla Boga. Wiecie, musimy wiedzieć o tym, że czas jest bliski. Ostatniego tygodnia usłyszeliśmy, jak Bóg działa w Iraku. Niesamowite jest to, jak Bóg zbawia setki, czy też tysiące muzułmanów. I możesz sobie pomyśleć, pastorze Dawidzie, co dla ciebie oznacza być zbawiony? Po pierwsze, musisz mieć przeświadczenie o tym, że jesteś grzesznikiem. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że potrzebujesz pomocy. Wiecie, nic tak nie wstrzymuje człowieka przed nowym życiem, jak pycha. Przyjaciele, którzy cię zwodzą i ciągną do złego. Wiedz jednak, że nic, co jest na świecie, nie jest w stanie przeszkodzić ci w tym, aby otrzymać to, co otrzymują ci wszyscy muzułmanie, kiedy się nawracają. To objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Coś, co zakorzenia się w twoim sercu, umyśle, przez co Chrystus staje się realnym. Nie jest to tylko wspomnienie filmu o Chrystusie. Nie tylko jakieś obrazy, ale realna przemiana życia, która objawia się w tobie. I wierzę teraz, że Duch Święty jest z tobą, w miejscu, gdzie teraz jesteś. Nie będę cię prosił, nie będę cię błagał, lecz chcę ci dać nową nadzieję, nowe życie i nowe pragnienia. Chcę, abyś powstał z martwych. Usłyszeliśmy tydzień wcześniej, co Bóg czyni w Chinach, czy też na Syberii. Po tym, jak próbowano zniszczyć Kościół w Chinach, Bóg zadziałał przez swego Ducha Świętego tak, że nawróciły się miliony. Nawet wtedy, kiedy zamknięto drzwi Kościoła, modliliśmy się w czwartek o służby na Syberii. Wspomagamy tą, która tam jest. Tamten rząd tego grupowania są za tym, aby pozamykać wszystkie ewangeliczne kościoły. Lecz mimo to chcę wam powiedzieć, co się dzieje. A mianowicie to, że tysiące ludzi przychodzi do Chrystusa. Czym większe prześladowania, tym większa moc.